Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj odpowiadam na pytania, które zostały zadane pod filmami. Cztery pytania. Najpierw pierwsze. Objawienie, 7 rozdział, 14 werset. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I opłukali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Czyli kto, skoro twierdzisz, że wcześniej będzie pochwycenie? Więc pierwsze tutaj, co musimy zauważyć, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. A więc już będzie to po rozpoczęciu ucisku. Będą to ludzie, którzy w trakcie ucisku znajdują się na ziemi i przychodzą z wielkiego ucisku. Drugi punkt. Opłukali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka, czyli uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa jako ich jedynego Pana i Zbawiciela. Czyli to jest drugi punkt. Zaufali Bogu i zostało im to poczytane ku usprawiedliwieniu. Nie są to zatem ludzie, którzy będą musieli czekać i wytrwać aż do końca, aby być zbawieni, tylko są to ludzie, którzy przez wiarę od razu są zbawieni, bo kto uwierzy w Pana Jezusa, od razu jest zbawiony. I nie musi czekać, aż Pana Jezusa zobaczy twarzą w twarz, tylko wystarczy mu, że nie widząc go, uwierzył i korzysta z tego błogosławieństwa, jakim jest zbawienie. Ty też możesz z tego skorzystać. Uwierz w Pana Jezusa i natychmiast będziesz zbawiony. Czyli kto, skoro twierdzisz, że wcześniej będzie pochwycenie. Pochwycenie, jak pamiętamy, jest to obietnica złożona przez Pana Jezusa Chrystusa w 14 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus powiedział: przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. W tym 14 rozdziale wyraźnie widać, że to jest pierwszy punkt w czasie historii od momentu, kiedy Pan Jezus wszedł do nieba, czyli Pan Jezus przygotował nam miejsce kiedy? Umierając na krzyżu, bo bez doskonałej ofiary na krzyżu nie byłoby miejsca dla żadnego grzesznika w niebie. Potem został pogrzebany, potem został z martwych zbudzony, powstał z martwych, potem został w niebo wzięty, potem został już posadzony lub usiadł po prawicy tronu Bożego. I teraz oczekujemy, aż przyjdzie po nas. To jest kolejny punkt z tego, co obiecał w 14 rozdziale objawienia Jana. Więc nie jest to związane z żadnymi wydarzeniami na ziemi. Nie jest to w żadnym wypadku po rozpoczęciu ucisku, bo ucisk jest następny, po pochwyceniu. No więc skąd się wezmą ci ludzie z 7 rozdziału objawienia? Tym dzisiaj się zajmiemy. Najpierw przeczytamy miejsce z objawienia, 11 rozdział. Objawienie, 11 rozdział. I dano mi trzcinę podobną do laski. I anioł stał, mówiąc: wstań i zmierz przybytek Boży i ołtarz i tych, którzy w nim pokłon oddają, i wyłącz sień, która jest przed przybytkiem, i nie mierz jej, albowiem dana jest poganom, i miasto święte deptać będą 42 miesiące. I dam dwom świadkom moim, i prorokować będą 1260 dni, będąc obleczeni w wory. To są dwie oliwy i dwa świeczniki stojące przed Bogiem ziemi. I jeśli kto zechce im szkodzić, ogień wyjdzie z ich ust i pożre nieprzyjaciół ich, i jeśli kto zechce im szkodzić, tak musi być zabity. Ci moc mają zamykać niebo, aby deszcz nie padał za dni proroctwa ich, i mają moc nad wodami, aby je obrócić w krew, i uderzyć ziemię wszelką plagą, ilekroć by chcieli, a gdy dokończą świadectwa swego, dziki zwierz, który wychodzi z przepaści, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich i zabije ich.
I trupy ich leżeć będą na ulicy miasta wielkiego, które nazywają duchownie Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan nasz ukrzyżowany został. I wielu z ludów, z pokoleń i języków i narodów patrzeć będą na trupy przez pół czwarta dnia, czyli 3,5 dnia. I trupów ich nie dopuszczą włożyć w groby. I mieszkający na ziemi radować się nad nimi i weselić się będą i poszlą dary jedni drugim, dlatego że ci dwaj prorocy dręczyli mieszkających na ziemi. I po pół czwarta dniach duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich i bojaźń wielka przypadła na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im, wstąpcie tu. I wstąpili na niebo w obłoku i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich. I w tejże godzinie stało się wielkie trzęsienie ziemi i upadła dziesiąta część miasta i zginęło przy trzęsieniu ziemi 7000 imion ludzkich, a drudzy przestraszeni zostali i dali chwałę Bogu niebieskiemu. Drugie biada przeszło, oto trzecie biada wkrótce przyjdzie. I zatrąbił anioł siódmy i tak dalej. Czyli do 13 wersetu tego rozdziału mamy opisanych dwóch świadków. Oni będą zabici w momencie, kiedy pojawi się zwierzę wychodzące z otchłani. Czyli w połowie wielkiego ucisku, bo wielki ucisk trwa 7 lat. Oczywiście ma różne fazy natężenia, tak? Czyli ostrzejszą i taką, która po prostu jest uciskiem, którego nigdy nie było na ziemi, i taką, gdzie antychryst będzie się w cudzysłowie rozkręcał. Czyli cała ziemia pójdzie za bestią. Jest powiedziane, że cała ziemia pójdzie za zwierzęciem. Wszyscy ludzie. Więc już choćby z tego, że wszyscy pójdą za zwierzęciem, widzimy, że nie będzie ani jednego wierzącego, bo żaden wierzący za zwierzęciem nie pójdzie. No i teraz z tego 11 widzimy, że Bóg zostawi sobie dwóch świadków i oni będą jedynymi wierzącymi na ziemi po pochwyceniu. Jedynych dwóch. Skąd to wiemy? 4 werset. To są dwie oliwy i dwa świeczniki stojące przed Bogiem ziemi. Czyli cała ziemia jest w ciemności i są tylko dwa światełka, ci dwaj świadkowie. Wszędzie indziej jest ciemno. Cała ziemia idzie za zwierzęciem. Co do jednego, wielcy, mali, duzi, mądrzy, głupi, średnio głupi i inteligentni. Wszyscy, wykształciuchy też. I wszyscy pójdą za zwierzęciem. Co do jednego. Czyli nie będzie to tak, że to będzie jakaś opozycja. Nie. Nie będzie żadnej opozycji. Wszyscy będą uważać, że ich świętym obowiązkiem jest pójść za zwierzęciem. Nie przypadkiem mówię świętym obowiązkiem, bo będą uważali, że jeśli ktoś się po prostu miałby pojawić, kto się nie zgadza ze zwierzęciem, no to służbą Bożą będzie zabić takiego człowieka, który nie chce iść za zwierzęciem. Będą mniemać, że pełnią służbę Bożą, jak będą zabijać tych, którzy uwierzą jednak w Boga. No więc mamy dwóch, tylko dwóch świadków. Ale oni nie milczą, oni stoją. W tym czasie tutaj jest powiedziane wyraźnie, że to się dzieje gdzie? Przybytku Bożym, koło przybytku Bożego. Przybytek Boży, inaczej namiot, inaczej też świątynia, bo ten namiot w pustyni został nazwany też świątynią Bożą. Jak ktoś chce, to niech sprawdzi w drugiej Mojżeszowej, zaraz po nadaniu tych dwóch tablic, z którymi Mojżesz zszedł. Z góry jest powiedziane raz o świątyni, o namiocie, że to jest namiot, raz jest powiedziane, że to jest przybytek, a innym razem, że to jest świątynia. Czyli tutaj wyraźnie widać, że jest powiedziane o przybytku. I tam będą składane ofiary ze zwierząt. Bo jest powiedziane, że antychryst będzie na początku udawał Chrystusa,
On będzie cały czas udawał Chrystusa, ale na początku będzie mu to tak wychodziło, że nawet ci, którzy jakąś koncepcję Chrystusa będą mieli, Mesjasza, będą mu wierzyć. Przywróci składanie ofiar. Spowoduje, że powstanie przybytek i będzie służba ofiarnicza. I ci wszyscy Żydzi, którzy będą składać ofiary, będą chodzić i zgodnie z zakonem składać ofiary ze zwierząt. A tam będą dwaj świadkowie, którzy non-stop będą mówić. Będą mówić cały czas i jak ktoś będzie występował przeciwko nim, będą ściągali różne plagi. Tutaj musimy mieć świadomość tego, że nie możemy przenosić na tamten czas naszej obecnej zdobyczy technologicznej. Czyli musimy mieć świadomość, że skoro jest powiedziane, że moce niebios się poruszą i że gwiazdy z nieba będą spadać, to jest to ewidentnie widoczne, że cała łączność satelitarna będzie nieaktualna. No skoro moce niebios się poruszą, to te wszystkie obliczenia bardzo precyzyjne, które są potrzebne, żeby satelita działał, działać nie będą. Też wszystkie kablowe rzeczy będą pozrywane, po pierwsze dlatego, że będą trzęsienia ziemi, po drugie będą grady i inne plagi. Po trzecie będzie brak personelu. Dlaczego? Dlatego, że do ratowania ludzi będą wysyłani przez reżim Antychrysta w pierwszej kolejności ci, którzy są najlepsi, czyli tak zwani moralni ateiści. Będą oni niewierzący, jest pełna taka grupa ludzi, którzy z chrześcijaństwa wzięli tylko i wyłącznie pewne zarysy moralności, nawet nie chcą przyznać, że wzięli to z chrześcijaństwa, tylko twierdzą, że oni tacy debeściacy sami wymyślili i faktycznie te moralne, humanistyczne idee powodują, że ci ludzie są gotowi nawet życie położyć, ratując innych, nie wierząc w Boga. I takich ludzi oczywiście po pochwyceniu Bóg nie zabierze, w czasie pochwycenia Bóg nie zabierze, ale oni zginą w różnych akcjach, czy to ratowniczych, czy innych. Bo będą i trzęsienia ziemi, i będzie grad z nieba. Nawet o jednym gradzie jest powiedziane, że jeden kawałek będzie 50 kg ważył. Teraz się podniecamy, jak grad jest wielkości kurzego jajka. Sobie wyobraź, jakie zniszczenia zrobiłby grad wielkości 50-kilogramowych kawałków. I to zniszczy, połamie jak zapałki wszelkie naziemne połączenia. Wszystkie podziemne połączenia zniszczą przez trzęsienia ziemi. I w tym momencie będą wybuchy gazów, pękną rury. Zobacz, jak długo się naprawia jakieś miejsce katastrofy. Pod Odolanowem wybuchł gaz. To nie jest tak, że w tydzień naprawisz taką rurę. W Ustroniu wybuchł gaz, tam dom wybuchł. To nie jest tydzień, że naprawisz taką rurę. I w tym czasie będzie po prostu pełno takich miejsc i ten będą zarazy, mory i zarazy. Nie jeden koronawirusek, który sparaliżował nas na całe 2 lata. Tylko będzie jedna zaraza, druga. Wyobraź sobie, że teraz byśmy na koronawirusa sobie nałożyli jakąś chorobę, która powoduje pryszcze na całym ciele. Dołożylibyśmy sobie jakąś z wielkimi sensacjami żołądkowymi i to taką, że każdy choruje, że nie zasłonisz się żadnym kombinezonem, że wody będą, załóżmy, zatrute. To będzie non-stop w tym wielkim ucisku. Oni technologicznie się cofną. Być może nawet cofną się do Cesarstwa Rzymskiego, technologicznie, a być może do epoki kamienia łupanego. Widzimy tego potwierdzenie. I na przykład na koniec wielkiego ucisku będzie wojna. I co się stanie? Po rozgromieniu wojsk Izraelici przez 7 lat będą palić resztkami uzbrojenia. To czym oni będą walczyć? Najnowszymi dronami? Najnowszymi śmigłowcami? No, pasy startowe zniszczą w czasie trzęsień. Nie będzie jak przekazywać komunikatów z wieży. Wieże będą zniszczone, a po drugie, nawet gdyby nie były zniszczone, no to łączności nie będzie ogólnoświatowej. Więc z czym przyjdą te wojska? Dlaczego trzeba wysuszyć Eufrat, żeby wojska przeszły? Dzisiaj
No to przecież brzmi jak groteska. No, dla nowych wojsk rozłożenie nowoczesnego pontonowego mostu w dowolnej ilości, dowolnej szerokości, niezależnie od stanu rzeki, to jest no, może dzień roboty, może dwa dni roboty. Kiedyś widziałem takie filmiki. A wtedy będzie musiała wyschnąć rzeka Eufrat, żeby przeszły te wojska, bo to będą poobdzierane obdartusy z kijami bejsbolowymi, maczetami i tym podobnymi uzbrojeniami. Maczeta ma drewnianą rączkę, bejsbol ma cały jest z drewna. To będą te gałęzie z lasu, tak? To będzie ta armia tak uzbrojona, dlatego tymi resztkami tej armii uzbrojenia będzie można palić 7 lat. To nie będą najnowsze sprzęty. To nie jest tak, że na początku Nowego Przymierza, czyli po zakończeniu 7-letniego okresu ucisku, bo najpierw skończy się 7-letni ucisk, potem przyjdzie Pan Jezus i ustanowi nowe przymierze na ziemi z Izraelem i Judą, to wtedy, kiedy Pan Jezus ustanowi nowe przymierze, to przez pierwszych 7 lat będą palić resztkami z tej bitwy. To jest przecież niesamowite świadectwo, że to będzie broń no, nie najnowszej generacji. Niektórzy próbowali to tłumaczyć tak, że teraz już ekologiczne są pociski, już weszły w życie nawet niektóre papierowe pociski. No brzmi atrakcyjnie, ale wyrzutnie do tych pocisków są jednak metalowe i nie da się nimi palić. A pocisk z kolei jak już jest odpalony, no to wybucha i tego papieru już nie ma. Nawet jeśli faktycznie taka technologia by się przyjęła papierowych tych kul utwardzonych odpowiednio żywicami. Więc nie, to nie o to chodzi. To będą zwykłe kijaszki, zwykłe wystrugane z kory drzewa tarcze i tym podobne wynalazki. Dlatego, że po prostu reżim Antychrysta to będzie no po prostu najbardziej zacofany kraj XVI wieku byłby potęgą myśli technologicznej w porównaniu z tym, co tam się będzie działo. I zresztą objawienie nie daje nam śladu na to, żeby miało być inaczej. To jest właśnie pełen prymitywizm. I on tych ludzi do tego prymitywizmu doprowadzi. Ale wróćmy teraz do tego naszego rozważania. Czyli widzimy, że ci wierzący, znaczy niewierzący Żydzi będą mijać wierzących dwóch świadków, bo ci dwaj świadkowie oczywiście będą dwoma jedynymi wierzącymi osobami. I słowo, które będą głosić, będzie owocowało. Między innymi w wyniku tego ich głoszenia skompletowane będą 144 tysiące z Izraela, bo tam jest napisane, że z każdego pokolenia będzie 12 tysięcy i to są wymienieni ludzie w 7 rozdziale objawienia i to będą literalni Żydzi z literalnych pokoleń, ale ta liczba również jest symboliczna, tak? No 12 razy 12 tysięcy jest to symbol, więc i symboliczna, jak ktoś mnie pyta, czy to jest liczba symboliczna, czy literalna, to odpowiadam, że oczywiście, że jest to symboliczna, oczywiście, że jest to literalna. Więc nie można zakładać, że jak coś jest symboliczne, to od razu nie jest literalne. Bóg stworzył świat po chaosie z drugiego wersetu pierwszej Mojżeszowej, to jak odtworzył świat, czy stworzył świat, to stworzył go w 7 dni. 7 jest liczbą symboliczną. 7 jest liczbą literalną, dosłowną. Więc tutaj nie można w żaden sposób tego kontrastować. Ci dwaj świadkowie też mają znaczenie symboliczne, ale to będą również literalnych dwóch ludzi, dwóch facetów, którzy będą dowolną plagę ściągać, kiedy chcą, na jak długo chcą, ile razy chcą. To jest właśnie ciekawe, że będą mogli 148 razy ściągać plagę, tak? Koronawirus, grypa, wirus tego Nilu na cały świat. Hurra! I co? Nie chcecie słuchać? Dobrze, do 15 macie plagę dżumy, potem macie plagę cholery. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co, jak często oni będą to stosować, ale nie zapominajmy o tym, że to już będzie po okresie łaski i to będzie działanie na zasadzie
po prostu bezwzględnego sądu. A więc łaska już była. Miłosierdzie uprzedza sąd. Więc ci ludzie będą, no po prostu jak zostaną zabici przez zwierzę wychodzące z otchłani, no to wszyscy sobie paczki będą, prezenty sobie będą wysyłać na całym świecie. Wreszcie się ich pozbyliśmy. A to oznacza, że jeżeli na całym świecie będą sobie prezenty wysyłać, to oni dadzą im w kość. Dadzą im w kość i będzie tak, że tak jak teraz na wierzących się składa fałszywe świadectwo, że ci wierzący zrobili to lub tamto, a nie zrobili. To o tamtych będzie się mówiło, oni ściągnęli plagę, załóżmy dżumy. I to będzie prawda. Oni naprawdę ściągnęli tą plagę dżumy. Oni zrobili, że wszystkim wypadły zęby. Tak? To oni to będą zrobić. Oni zrobili, że wszystkim odpadły paznokcie. No, no naprawdę oni. Tak będzie. To znaczy, ja nie wiem, czy będą zlecać tego typu rzeczy, tak? Jest powiedziane, dowolną plagę, ilekroć zechcą. Czyli będą mieli tych ludzi w swojej pełnej mocy. I ci ludzie będą dwaj świadczyć. I w wyniku tego nawróci się wielu Izraelitów. Prawdopodobnie spora część dopiero przejrzy na oczy, gdy Antychryst zasiądzie w świątyni, podając się za Boga. Bo to jest niezgodne z wszystkimi religiami. Być może w ekumenicznym szale będą tam również składać ofiary muzułmanie, którzy no jakoś zostaną pojednani, bo zawrze ścisłe przymierze. To, że Antychryst zawrze ścisłe przymierze, pokazuje, że on będzie udawał, że on przyszedł wprowadzić nowe przymierze na ziemi. A dlaczego będzie udawał, że on przyszedł wprowadzić nowe przymierze na ziemi? No bo nowego przymierza jeszcze dzisiaj nie ma. To też pokazuje jednoznacznie, że kłamią ci, którzy twierdzą, że dziś mamy nowe przymierze. Nie, nowe przymierze wprowadzi Pan Jezus po 7-letnim ucisku. Wcześniej nie. A Antychryst, udając Chrystusa, wprowadzi przymierze na te 7 lat. I teraz dalej. W połowie złamie to przymierze, jest wyraźnie powiedziane. Teraz dalej. Zobaczmy objawienie 14 rozdział. Czternasty rozdział od pierwszego wersetu. I widziałem, oto baranek stał na górze syjońskiej i z nim 144 tysiące mających imię Ojca Jego napisane na czołach swoich. Czyli widzimy tutaj grupę wierzących Izraelitów 144 tysiące. Z każdego plemienia po 12 tysięcy osób. I oni uwierzą. Moja opinia jest taka, że uwierzą między innymi przez świadectwo tych dwóch świadków i osób, które nawróciły się w wyniku świadectwa tych dwóch świadków. Więc będą wierzący. Wielu po prostu się nawróci też z pogan ludzi w wyniku tego świadectwa, chociaż oczywiście to świadectwo będzie skierowane głównie do Żydów. Oni są pierwocinami, czyli tymi pierwszymi wykupionymi z ziemi w czasie wielkiego ucisku. I teraz, o, tutaj dalej mamy 14:6. I widziałem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkającym na ziemi i wszelkiemu narodowi, i pokoleniu, i językowi, i ludowi. I mówił głosem wielkim, bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Więc widzimy, że w tym momencie, jak anioł przeleci już środkiem nieba, no to już wszyscy będą słyszeć Ewangelię i wielu się nawróci. Tak wielu, że będą wielkie tłumy. A to się dzieje jeszcze przed wprowadzeniem znamienia. Bo tutaj mamy następnego anioła, objawienie 14:9 i trzeci anioł szedł za nimi. Aha, jeszcze ósmy. To jest ciekawy, nie planowałem o tym mówić, ale drugi anioł. Upadł Babilon, miasto wielkie, bo winem gniewu wszeteczeństwa swego napoił wszystkie narody. Ten Babilon, upadek jest opisany dokładniej w 17 rozdziale objawienia, ale on tutaj już jest, upadek jego ogłoszony. Babilon, kto to jest Babilon?
Babilon to będą chrześcijanie, którzy byli chrześcijanami tylko z nazwy i nie zostaną zabrani w czasie pochwycenia, bo oni nie wierzyli w Pana Jezusa, a byli wyznawcami chrześcijaństwa. Zostaną przedstawiciele wszystkich innych religii pod przywództwem jednego jakiegoś ośrodka. Oni będą wszyscy zgromadzeni w jedną religię. Będzie to mocno wspierane przez Antychrysta przez pierwsze 3,5 roku. Dopiero po 3,5 roku ten Babilon zostanie zniszczony, bo Antychryst poda się za Boga, więc nie będzie już potrzebował Babilonu. Do 3,5 roku będzie potrzebny mu Babilon, bo będzie jednoczył te wszystkie religie, a potem przedstawi się, no ja jestem waszym Bogiem. No fajnie, Babilon nie jest już potrzebny, bo tutaj już się objawiłem, prawda? Wszystkie religie prowadzą do Boga, czyli właśnie do mnie, i usiądzie w świątyni. I wtedy ta przeszkoda będzie po prostu zniszczona. A to też dowodzi, że w tym Babilonie będą ludzie wierzący, bo jest przecież powiedziane przed zniszczeniem: wyjdź z niego, ludu mój. No skoro Bóg wzywa, wyjdź z niego, ludu mój, to znaczy, że tam lud jego jest, tak? Więc widać, że też w wyniku działalności tej ewangelizacyjnej tego pierwszego anioła wielu się w tym Babilonie przed jego zniszczeniem nawróci. Po prostu. Ale też z innych narodów i języków. I dalej. A i za nimi, i za nim szedł inny anioł, to jest 8 werset, mówiąc, upadł, to już czytałem, 9. I trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim: jeśli kto odda pokłon dzikiemu zwierzęciu i obrazowi jego, jeśli weźmie znamię na czoło swoje albo na rękę swoją, ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu jego. Czyli to jest tuż przed prowadzeniem tego znamienia, tutaj jest przez anioła ostrzeżenie, tak? Czyli prawdopodobnie, albo może będzie tak, że wyjdzie projekt ustawy od, załóżmy, tego i tego dnia, każdy ma oddać pokłon zwierzęciu i przyjąć znamię. I wtedy pomiędzy tym wydarzeniem a uprawomocnieniem tego, załóżmy, będzie to jeden dzień, albo na przykład za tydzień będzie ten przepis, albo nawet za godzinę, no to ten anioł zdąży przelecieć, tak? Czyli chwilę od momentu decyzji, że coś prowadzone będzie, do momentu realizacji, no to techniczne jest tutaj działanie, tak? Czyli zanim zaczną to znamię dawać, no to w tym momencie będzie to ostrzeżenie przed tym znamieniem. Więc nigdy nie będzie tak, że znamie ktoś ci da podstępnie, będziesz wpierw ostrzeżony i to z samego nieba, tak żebyś tego nie przegapił. Nawet jeżeli będziesz po prostu odcięty od wszystkiego, a wtedy będzie, bo nie będzie żadnych mediów, nie będzie żadnych. Jedynym medium telekomunikacyjnym moim zdaniem to będą sygnały dymne lub tego typu rzeczy. Nawet poczta nie będzie działać, bo już przecież samochody i tak dalej, to wszystko, no kopalnie będą uszkodzone, szyby będą uszkodzone przez trzęsienia ziemi. Więc nie będzie żadnej możliwości przekazywania sobie informacji w ten sposób. Dlatego te demoniczne siły, bo jest powiedziane, że 3 żaby pójdą do królów, tak? 3 żaby wypełzną i one będą szły do królów, bo to będzie oparte na działaniu demonicznym. Ci po prostu wszyscy władcy będą po prostu kierowani duchowymi siłami, nie technologicznymi. Tutaj nie ma żadnych po prostu potrzeb, żeby jakaś nowa technologia działała. Więc mam nadzieję, że już to widać jednoznacznie, że to jest tutaj, o właśnie, jeszcze przeczytam od 9. I trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim: jeśli kto odda pokłon dzikiemu zwierzęciu i obrazowi jego, i jeśli weźmie znamię na czoło swoje albo na rękę swoją, no nawet to pokazuje na prymitywizm, prawda? Dlaczego to znamie musi być na czole?
albo na ręce. No na ręce, jeżeli ktoś ma rękę. Jeżeli ma uciętą rękę, no to na czole, jeśli ma uciętą głowę, no to nie żyje, tak? Przecież nowoczesna technologia by pozwalała na umieszczenie chipa, jeśli już by był chip, w dowolnym miejscu. W dowolnym. Więc nie ma to najmniejszego znaczenia, gdzie taki chip by był. Można by było proponować, a przyjmij sobie z nami, gdzie chcesz, tak? To jest, wszędzie my cię czytamy. Natomiast sama technologia też chipa jest już technologią bardzo przestarzałą. Nie ma potrzeby, żeby do identyfikacji był chip. Więc to jest mitologia. Jak ktoś opowiada bajeczki o chipach, no to tam, gdzie bajeczki się to umieszcza, prawda? Więc no, ja sam kiedyś opowiadałem bajeczki o chipach, ale to był 1997 rok i byłem co dopiero po prostu wierzącym i uległem takiej modzie, że to może być chip. I jako wyleczony z tego błędu, po prostu wtedy przeoczyłem to, że to będzie no tak zniszczone, że tam nie ma żadnej technologii, więc jaki chip? Tam prawdopodobnie to znamie będzie, znaczy ono na pewno będzie oparte na demonicznych kwestiach, tak? Czyli ktoś nie oddał po prostu tego pokłonu, to to może być nawet takie katolickie, o, takie, o, pomaźganie i ono nawet nie musi być trwałe. Bóg to już widzi do końca świata i jeden dzień dłużej. Ten, kto ma widzieć, będzie to widział. Więc może to być nawet paluszkiem, to znamie przyjęte. Tak jak w katolickich ceremoniach. A może być tak, jak w jakichś innych azjatyckich widziałem, że tutaj dziewczyny mają coś namaźgane i to jest jakieś glinki. Też widziałem, że niektórzy właśnie sobie ramiona jakoś oznaczają, czymś sobie zdobią, coś nakłuwają. Więc to znamie może być zwyczajnie najprymitywniejszą rzeczą. Może być też wypalone, tak jak się zwierzętom wypala, żeby pokazać, jak bardzo gardzony jest człowiek traktowany jak bydło. Nie ma tutaj powiedziane, jaka technologia będzie użyta do przydzielania tego znamienia, tak? I tu się liczy fakt przyjęcia znamienia. Nie jest powiedziane, że to znamie będzie widoczne, zmywalne, tak jak niektóre książki pokazują, fantastyczne, że będą maskować to znamie albo będą sobie malować jakimś flamastrem, żeby udawać, że mają znamie, żeby móc pójść kupić. Bzdura. Takich dziwnych rzeczy nie ma potrzeby wymyślać. No i teraz dalej. Ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu Jego i będzie męczony w ogniu i siarce przed aniołami świętymi i przed barankiem. I dym ich męki występuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy oddają pokłon dzikiemu zwierzęciu i obrazowi Jego. Jeśli kto bierze znamię imienia Jego. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusową. Czyli widzimy jednoznacznie, że ludzie, którzy uwierzą w Pana Jezusa, tak, czyli 12 werset, święci, to jest jedna grupa, a druga grupa to jest ci, którzy zachowują przykazania Boże, a trzecia grupa to są ci, którzy wiarę Jezusową zachowują. Tak jest zbudowany 12 werset. Czy te trzy grupy to jest jedna grupa, tylko tak dokładnie opisana? Czy to są trzy odrębne grupy? To nie będę rozstrzygał. Natomiast ciekawa jest budowa tego wersetu, dlatego że święci to są ci, którzy już są uświęceni, uwierzyli w Pana Jezusa, i do nich są zaliczani właśnie ci, którzy zachowują przykazania Boże, bo wtedy zakon będzie z powrotem wprowadzony na ziemi. Dlatego jest powiedziane, żeby się modlili oni, żeby ich ucieczka nie wypadła zimą lub w sabat. No bo w sabat za daleko nie uciekną, to jest limit kroków. Więc tutaj no ta ucieczka by się nie udała, bo oni będą przestrzegać przykazania Boże i wiarę Jezusową.
Możliwe, że tutaj dołożone jest po prostu coś, co my dzisiaj nazywamy kazaniem na górze. Czyli oni będą przestrzegać tych reguł, ale te reguły będą ich wiązać. A skoro będą ich wiązać, no to w tym momencie będą łatwym celem do zabicia przez Antychrysta. No bo jeżeli będą po prostu uciekać, to tylko ucieczka jest i cudowne żywienie, tak jak jest powiedziane w 12 rozdziale objawienia na pustyni, przez 1260 dni, czyli przez 3,5 roku. Tutaj właśnie też, proszę zwrócić uwagę, że jest tu wyraźnie pokazane, że oni będą przez 3,5 roku, czyli 42 miesiące, czyli 1260 dni, ci dwaj świadkowie świadczyć. Czyli to jest dokładnie pierwsza połowa siedmiolecia. Potem, gdy wyjdzie Antychryst, żeby podać się za Boga, to wtedy zostaną zamordowani. Więc pytanie, czyli kto, skoro twierdzisz, że wcześniej będzie pochwycenie? To będą ci, którzy się nawrócą po pochwyceniu. Odpowiedź krótka. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii. Niech Wam Bóg błogosławi. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, to jeśli będę miał egzemplarz, chętnie go prześlę. Wystarczy napisać do mnie SMS-a na numer 739089088 lub wysłać e-mail na adres czytaj.biblie@onet.pl. Dzisiaj czytałem z takiego Nowego Testamentu, czyli jest to Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, wydany przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie. Moim zdaniem najlepszy przekład Nowego Testamentu, jaki udało się na polski zrobić. Niech Wam Bóg błogosławi.